Halo, halo. Siemano. Witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Gigon. Co możecie na samym początku z lajka zostawić, z komentarz czy ze suba jednego. Wpaść na mój drugi kanał blogowy, Discorda oraz Twitcha. Słuchajcie, a my kontynuujemy sobie historię z Wiedźmaka. Wykonujemy misję polowanie na czarownicę. Znajdź Wiedźmę na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców Podgajów. Tym się dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zajmiemy. Szybkie przypomnienie, co się działo w poprzednim odcinku. Chciałem zrobić, ale kurczę, sam nie pamiętam, co się działo w sumie w poprzednim odcinku. Tu zaznaczyłem gniazdo potworów, bo ja tutaj ogólnie, bo tu jest jakiś wykrzyknik. No ale teraz tam nie pojedziemy. Wyczyściłem kilka znaków zapytania, to znaczy byłem tutaj. Strzeżony skarb, no ale nie mogłem go aktywować. Tutaj też jakiś ukryty skarb, ale też jakby za wysokie poziomy. No i gniazdo potworów też za wysoki poziom. Więc właściwie pobliskich znaków zapytania już nie zostało nam nic. Więc bezpośrednio udajemy się wykonać tą naszą misję główną. Chciałem wykonywać misje poboczne, ale są one na 7 poziom, a ja dopiero mam poziom 3. Od poprzedniego odcinka wziąłem jeszcze też kamień mocy, tak? I czy tam jak to się nazywa? Zaczerpnąłem z niego i ulepszyłem sobie na 5 poziom pamięć mięściową, co znaczy, że bijemy 25% więcej damage'a szybkimi atakami. I tu się coś dzieje, nie wiem czy to... O proszę bardzo, właśnie. Dobrze, pani, że akurat tutaj zacząłem pani odcinek. Pomoże. Krowina harczy. O! I sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja pamiętam ci wyglądam ją. Na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę, do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. O, tutaj guziczki widzę wypadły. Pani dzisiaj nie. Ladacznico. Jest tu ktoś? O, znikła. Czarownica ma w zwyczaju. Nic specjalnego. Zajebiście, ale pewnie mogę tu coś ukraść. Oj, zdecydowanie mogę, tylko najpierw musiałbym tam wskoczyć. Przepis na czarnidło do rzęs. Przeczytaj, oczywiście, że tak. Kryzysowe czarnidło do rzęs. Z braku dostępnych do środków profesjonalnych czarnidło do rzęs można sporządzić z rozkruszonego carbo medicinalis mieszanego z żółtkiem jajka świeżym i kropelką oleju lawendowego. Działa antybakteryjnie. Czarnidło można w chłodzie najwyżej 3 dni, potem przyszykować nowe, bo pleśnieje. Resztę węgla leczniczego można zażyć na wszelki wypadek. Musicie mi wybaczyć dzisiejszy wstęp i to, że nie będę w turbo najwyższej formie, ale to są jedne z pierwszych słów, które dzisiaj wypowiadam, więc muszę się delikatnie rozrzeć i musicie mi dać delikatnie chwileczkę. Natomiast ja bym się udał, kurczę, na tą górę. Ja chcę tam te smakowitości, co są. Kakaj, Gerward. Gerward. Musimy to zebrać, no jak to tak wejść do domu i nie okraść w Wiedźminie? To się tak nawet nie godzi. No i gdzie ona się podziała? Ciekawe gdzie. Ciekawe. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. O! O kurde, myślałem, że... List do Aleksandra. Myślałem, że weszła na dół tam bardziej. Akurat tego się nie spodziewałem. Kochany pisze, bo pewnie się martwisz. Twoja K. Że dalej się gniewam. Przecież wiesz, że nigdy nie chowam długo urazy głuptasie. Wybaczam ci. Wszystko przez tą twoją skrytość. To takie dziwne, że interesuję się twoimi badaniami nad zarazą. Uwielbiam patrzeć, jak pracujesz w wieży. Nie odmawiaj mi chociaż tej przyjemności, skoro na razie nie chcesz jeszcze rozmawiać o wynikach eksperymentu. Jeśli jutro wieczorem Wszerad nie będzie cię potrzebował, przyjdź do mnie, napijemy się wina i wszystkie sobie wyjaśnimy, a potem kto wie. Ruha. Pokaż. O, tak jest, tak. Portal może zaczekać w wariacie. Krasnoludzki spirytus. Lalka. O, gówno.
Pomniejszy kamień. O, stronnica jadwisielców. To już lepsze rzeczy, podobają mi się bardziej. W ogóle mam jakieś, może kliknę sobie na ekwipunek, może coś zebrałem ciekawego. A, jeszcze toporek sobie podmieniłem za naszą broń, bo toporek kosi lepiej. Sortowanie, mogę jakieś sortowanie? Nie mogę. Według najlepszych? Niestety. No nic, to będziemy musieli wszystko w sumie po kolei sprawdzać, ale na szczęście dużo takiego ekwipunku nie ma. No są to najlepsze, jakie mam rzeczy. Lepszych nie mam. Idziemy na górę. I przez portal. Chyba nienawidzę portali. Pewnie taki tekst usłyszymy zaraz po wejściu. O! Albo i nie, co no, ciekawe. Ładnie tu. Biały zając, chodź tu kurwa. Pa. Nie no. Jak to tak nie mogę Kurde! Chodź tu. Nie no, zaraz mnie rozdupcy. Jelenia chociaż no. A bo to friendly jeleń jest. Nie można, bo to przyjaciel. No tego jest na niebiesko. Okej. A skrzynka jakaś coś do zebrania jest. To będzie to coś rzadkiego w sumie, nigdy. Pamiętam tą lokalizację, ale nigdy nie byłem jakby za... No tutaj, gdzie teraz chodzę. Za tym całym czymś. Za tą całą budowlą. Twórcy gry nie ukryli. A szkoda. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Oj, nie będę, nie będę. Witaj, Wiedźminie. Pieniądze, ladacznica. Od samego początku. Masz plankę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Czemu mam się odwrócić? Co to ma za znaczenie? Przed chwilą ją widzieliśmy. Bo że ma jeszcze giga chuja. Buta. Ja mam zawstydzić. W samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność. Ja sobie wyobrażam, jak to słychać zawsze za drzwi, nie? Błędnym rycerzom i półgłówką. Słuchaj, tak nie widać tego zrobiłeś kontekstu. Się bardzo drażliwa. Kierenski, ktoś na co przechodzi, no. Taki powitałam tekst. Powitałam cię miłym widokiem. Tragedia. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Partyjka gwinta? Kurwa, widzowie, cały dzień mi się śniło. Całą noc mi się śniło. Wygram Gerwardem Wiedźmina. Tragedia, kurczę. Ale to może pogadałem w sumie później, bo na razie tutaj widzę, są jakieś ciekawe opcje dialogowe. Muszę to pamiętać, żeby wam to opowiedzieć. Co się dzisiaj działo? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? To zaraz. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chciałem powiedzieć, że słuchajcie, bo to jest bardzo ważna informacja. Zobaczyłem sobie zakończenie Wiedźmina 2 i tam faktycznie jest napad Nowigradu. Nowigrad? No czarnych, nie? Ze słońcem. To jest chyba Nowigrad, tak? Ja chyba dobrze mówię. Więc oni faktycznie na końcu napadają, jakby inwazję i Wiedźminie 3 tą inwazję widzimy, zajebiste to jest. Fajnie by było sobie ograć Wiedźmina 2 i zaraz po tym Wiedźmina 3, bo byśmy mieli takie szersze spojrzenie na świat. Natomiast, no, że jak już się zabrałem za Wiedźmaka 3, to grajmy Wiedźmaka 3. Natomiast faktycznie, jeżeli nie pamiętacie, co się działo w Wiedźminie 2, to naprawdę polecam sobie przypomnieć. Albo chociaż zobaczyć te zakończenie. Bo wtedy będziecie mieli szerszy kontekst na to, co się dzieje w Wiedźminie 3. I to jest tak fajnie zrobione, że to, co się działo w Wiedźminie 2, to jest od razu w Wiedźminie 3.
i to fajnie, fajnie, fajna jest kontynuacja, jak się zaraz gra jedną serię po drugiej. Co robisz, Weller? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radovida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. To się wyprowadź, dumy. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Aż na hemoroidy, kurwa. Wybrałeś sobie dziwne miejsce. Wydałoby się, jak jest. Niczego nie wybierałam. Ludzie Radovida 8 godzinach nagrywania Wiedźmina. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? 7-godzinnych sesjach growych, co? Cesarz czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Boli. Radovid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Okej, okay, czyli już odpowiedź, dlatego że też Emhyr nie lubi. Wróćmy do tematu. Czarodziejek. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Pewno za darmo chodzi o Ciri? No. Chodzi o Ciri. Szukam Ciri. Tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Ani tak? O kurwa, a to się wygadałem. Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Kunwo. Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę... Nie no, ale skoro miała nam pomóc, to... Nie. Warto by było, żeby wiedziała, że ale to Ciri. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Kopa jaj wystarczy? Będziesz mieć moją wdzięczność? Kopa jaj. Proste. Nie wiem, jaką masz stawkę. Albo kopa w jaja? Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wiemy, co tam się chowa. Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już cię nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elfi czarodziej. Chodzi o Ciri, bo ci powiedziałem. Robi w Velen. Elfi co czarodziej. Elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak się nazywał? Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak, mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaje. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Ja chciałbym tam wskoczyć, kurwa, teraz. Poza tym ja też chcę zobaczyć się o. Z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Co one te króliki robiły? Nie mogę ruszać od razu? Nie, no dobra, chodźmy, bo... Możemy wyruszać? Tak, chodźmy.
zbaguję, w sensie będę tam bieg 10 minut, no. Ale i tak chciałem to skoczyć. Do tego jacuzzi, zobaczmy co się stanie. No ale tak będzie szybciej, nie będę musiał tutaj podupcać z buta. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. Wiaduję, że elfa nie znajdziemy, bo byłoby to za łatwe. Fakt, że wchodzimy do ruiny, a ja mam trzeci poziom. No idę, kurwa, mi się nie podoba bardzo, ty. O, oświeć, super. Ja może kota zjadł? Kot to jest taka mikstura ogólnie. Nie, żebym zjadł kota. Nie prawdziwego, tylko taką miksturę. Jestem psychopatą. Gagri. Dobra, mamy kota, możemy zrobić? No nie możemy, bo sprzedałem esencję wody, którą zresztą miałem, ale no już nie mam. No to dupa. Odwar spódnicy? Zabicie przecież zwiększa maksymalną żywotność do czasu medytacji. Ale kurwa OP, nie? To się z mutagenów robi te odwary. Ciekawe. Mutagen z gryfa. Zwiększa i to trwa ile? 1800 sekund to jest ile? 60 to jest 1 minuta, 600 to jest 10 minut, 30 minut trwa. Większe obrażenie zadawane upiorom. OP, ale drogie, bo kosztuje mutageny. Możemy zrobić oleje. Zatem magicznym i trupojadom, no i petardy. Petarda. Ale to raczej sobie odpuścimy, możemy też mutagen zrobić, ale ten akurat nas nie interesuje. Jeżeli to by był zielony mutagen, to jeszcze by mnie to zainteresowało, natomiast ten mutagen daje nam obrażenia z zwiększone obrażenia znaków, a ja znaków raczej używam tylko i wyłącznie tą ochronne, czyli błędy. O, dziki gon. Dziki gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. I też zaraz się zgubię, kurwa. Typujesz? Czy my się musimy spieszyć? Gotowe. Za mną. Kurwa, poczekaj, no wariat. Co tu się kurwa stało? O. Ciekawe. Okej. Okay. Utopiec, dobra, tu są jakieś gazy. Zgaduję, że. O. Trzeba je właśnie tak zrobić. Kurwa, no na pies pięści to może nie bijmy utopca. Tu zjedzmy sok jabłkowy na regen. Kurwa, jebana. O, już powoli zaczynamy fajnie bić te utopce. Powoli one zaczynają nas słabo bić. I to też mi się podoba. To dużo nam nie robią, na szczęście. Bo wysadzajmy te gazy. W innym wypadku się udusimy. Kurwa, co? Ciężko jest blokować. Trzeba uniki robić. Myślałem, że się pobawimy w bloki. Dobra, właściwie wszystko to jest kwestia wyczucia tak naprawdę. Kiedy one atakują. Dobra, gazy rozbijmy. Zobaczmy, czy tutaj nie ma jakiejś... Dzięki. Tutaj Ardem pewnie to wysadza, ale to spokojnie. Chciałbym tu pozbierać może najpierw to, oko potwora, okej. Okay. A, bo te gazy powrócą jak ja je wysadzę, tak? W jakimś czasie. O kurwa. No debil. To one chyba powrócą. No dobra. Zobaczmy tutaj Ard. Co tu się dzieje? Elo? No przydałby się kot, no ale... Mglak. Pierwszy raz... Ile mam jeszcze raz widzę tego.
urwi pąka. Oj, solidny przeciwnik. Kurwa, źle się chowa. Jebany. No. Przeczytałbym o nim w Westeriuszu, ale jest taki problem. Nie ma nic o nim napisane w Westeriuszu, bo to pierwszy raz go spotykam teraz. Nowy przeciwnik, Glag. Westeriusz. Pokaż na co on jest tego. Glag, na co on jest wrażliwy. Na Quen. Ole przeciwko trupojadom, księżycowy pył. I na bagnach zostanie cię noc, nie ruszaj się i czekaj świtu. Choćbym się miał stać po pas w wodzie i oblazł cię pijawki. A nade wszystko, jeśli zobaczysz we mgle jakieś światła, nigdy, przenigdy nie w ich stronę. Była to wielki wróg podróżnika. Łatwo w niej zgubić drogę, wpłynąć na skały, ale to nic w porównaniu z potworem, który czasem w niej czyha, mglakiem. Choć ta bestia ma potężne ramiona i pazury ostrzejsze niż zerikańskie kindżały, to nie one czynią ją naprawdę groźną, lecz umiejętność zwodzenia, mamienia, mieszania w głowie. Czasem zamiast atakować mglaki, doprowadzają swoją ofiarę do szaleństwa. Bo zapewniają ją, zapędzają ją na grząskie mokradła i czekają cierpliwie, aż utonie w kulistej wodzie. Ciekawe. O, zielony mutagen. Spoko, tego mutagena akurat chcemy. Czyste srebro. Kurwa, nie ten znak. Tyk, alcik. Nic my dalej. Szkoda, że nic nie widać. Wydaje mi się, że dałaby się jakaś kurczę pochodnia. Leży, tylko nie wiem, czy ja mam jakąś. Mam jakąś pochodnię? To jest dobre pytanie. Ja mam jakąś pochodnię. Czy w tej grze da się używać pochodni? Pewnie się da. Skoro to wiedźmińczy, to sporo rzeczy się tu da, więc pewnie i pochodnie też się da. O! Tajne przejście. Tajne miejsce właściwie. Dzięki. Już mi się podoba. Pyk, schemaciki. To, czego najbardziej pragniemy. Rzeczy materialne to są nieistotne. Temaciki. Ważna sprawa. Gdzie my idziemy? Mogę zobaczyć na mapę? Nie wiem, czy my dobrze idziemy, czy powinienem się cofnąć. Oj, nie powinienem. Co tu jeszcze za... Buty topornika. Pokaż to. O, gówno. Drogie chociaż gówno? O, drogie gówno! Duwa. Ale potwory nam dają strasznie mało expo. Kurczę, za małe, mam dopiero trzeci poziom. Dobrze, że pozbierałem te miejsce mocy, bo ja bym w ogóle zero damage'a teraz zadawał, jakbym nie biegał bez znaka zapytania i tych miejsc mocy nie aktywował. Nic bym teraz nie miał, trzeci poziom to bym miał nic właściwie. Tak, zadajemy 25% damage'a więcej z szybkich ataków. No, 25% damage'a to jest kurczę dużo, tak. Bardzo dużo. Dobra, jesteśmy... Gdzie? Nie wiem, gdzie. Odpalić, żeby było jaśniej. Dupa. Nie tędy. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, skok. Gerward. Pięknie. Tobie. Ka. Wyciągaj miecz. Dobrze by było, jakby on automatycznie miecz mi wyciągał, ale kurze mnie to trochę, że on kurczę na pięści to topcem chce się bić kultowo. Nic nie zostawił utopiec. Szkoda. Stamtąd przyszliśmy, dobra. Jestem dobry w ogarnianiu takich rzeczy, mam wrażenie. Przynajmniej kiedy miałem 9 lat, to wyprowadziłem mamę z lasu. Kuzynkę, które zaczęły płakać i panikować. I od tego... Ej, w ogóle... Mocno zapamiętujesz szczegóły. Bo kurwa, powiem wam, że za... O, baba wodna, ona rzuca mnie gównem. Nie lubię jej strasznie. Mam wrażenie, że jest słabo odporna na ogień, szczerze. Jakoś zaczęła fajczyć szybko. Tylko żeby być spostrzegawczym, najpierw trzeba... O kurde, ale unika zrobiła. Najpierw trzeba, kurczę, widzieć szczegóły. Albo w ogóle cokolwiek widzieć. No,
baba woda. Baba na basenie, kurde. Pa. No. Podpal. Pięknie się pali. Opalono, ty. Pa. Ale klinczowe żarty tu są. Pa. Mówiłem, że my klosem. Dobra, kłen. Żebyśmy się nie wyjebali zaraz. O! Jedna działa. Elegancko. Fajny efekt i po zabiciu na ziemi, spoko. Możemy to podpalić, bo jaśniej trochę. No i jest ten mod, który mi zwiększa, kurczę. Zwiększa mi jasność delikatnie światła. No ale też zwiększa to jakby to realne oświetlenie, tak? Że to jakby wygląda realnie, że ja widzę z daleka oświetlenie dużo, dużo lepiej. Bo tutaj gra delikatnie przycina to oświetlenie z tego względu, żeby zachować zasoby. Natomiast z taką kartą graficzną, jaką ja mam, to się o te zasoby martwić. Mod wgrać. Natomiast nie chciałem ingerować w gierkę, więc jeszcze tego modu nie ma. Cały czas mówię, możecie napisać. Co o tym sądzicie? Dobra. Już, zaraz tam pójdziemy, poczekaj. Już idę, spokojnie. Tu nie ma jeszcze czegoś ciekawego? Szyby. O, no jest kurwa, dobrze, że tu przyszedłem. Pomniejszy kamień. Pomniejszony. O, mglak. Kurczę, no dobra. O ty. Kurwa, no za dużo biłem, nie da, te kłęty, znaczy to kłęty, to odpieranie ataków, jakby te blokowanie ataków nic nie daje praktycznie. To, o, co teraz robię? Nic, gówno to daje. Pierdolony blak. On jest na kłęt, nie lubi kłęt. Kurczę mnie to, że muszę czekać, aż on wyjdzie z tej pierdolonej mgły. Ej, pierdupca. Oj, zielony ten mutagen, git. Tutaj coś jest. O, a to co to? Co mogę z tym zrobić właściwie? Świeci się, ale nie wiem. Nie. Akcji raczej też nie. To nie wiem co. O, już w tej linii to się wszystkie świeczki zapalą. Fajne. Dobra, idziemy dalej. Tu nie widać. Idę. Co się dzieje? Szczury! Uspokój się, to tylko szczury. Naprawdę, szczury. Idą po milion. Pyk. Idą to one do piachu. Pyk. Jeszcze będzie misja w Wiedźminie 3 z tymi. Ze szczurami fajna w sumie. Skąd przyszedłem? Bo już nie pamiętam nic. A, bo ja to miałem kurwa jakoś zniszczyć. A, ja debil, dobra. Gdzie to jest druga nora? Kurwa, ale mi zajebał. Gdzie to jest druga nora, bo nic nie widzę. A widzę już, widzę. Spoko. Aż tak się boisz szczurów? Mogłeś się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Ja skąd wiem? Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę? Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy.
Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Jeśli się boisz, może możesz wracać? Chcę dowiedzieć, co tu robi Dziki. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Woman. Co my przyszliśmy? Już nie pamiętam, kurde. Chciałbym iść inną drogą, może byśmy może coś odkryli ciekawego. Ale chyba stąd przyszedłem? Ale nie ma tu żadnych grzybów, to może stąd. W innym wypadku raczej bym wszystko pozbierał. Gazu, gazu. Ty. Elf. Tego nie pamiętam. Witam. A to wiadomo, że jest to. To on, ten elf. Niemożliwe. Zagadki, nie kurwa, tylko nie zagadki. Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Ty, przed chwilą się mówiłem. Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Tragedia. Co? Nie słuchałem cię. Coś w rodzaju... Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać... Okej. Okay. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Nie, tak, tylko nie zagadki. Szkoda. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. O, elegancko. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. No i elo. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. Teraz jest takie napoje energetyczne osi. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Jaskółka jest, albo grom. Fajne nawiązanie, ostatnio dopiłem. Kurwa, niesmaczne są. W sensie mi jakoś nie smakują. Za bardzo. Ale fajnie, jak jest wieźmak i pijesz jaskółkę. To wygląda jak stary elfi port. Zajebiste. Jest na czerwono jakieś. Wody. A tu coś jest. Jaskółka, okej. Za znakami jaskółek. Jasna sprawa. Kurwa, nic nie widzę, ty. No nic, nie, nic. Kota by się tak przydało zrobić, no ale nie mam jak. Jestem w stanie rozbierać jakieś przedmioty samemu? Znaczy wątpię, że to raczej nie da rady. No nie mogę zrobić, brakuje mi esencji wody, którą sprzedałem za marne oreny. To tam, jaką walutą. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Operujemy. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piętrzenicę. O kurwa, potwór. Zajebiście. Ole ty! Kiepski pomysł. Mam czerwoną, na czerwoną mam zbroję, już mi się nie podoba. O, pizgaj go, tak. Jirden! Chodź tu. Pa. Nie wiem, czy... A nie, upiora chyba nie trzeba, Jerna. Ta upiora nie trzeba, Jerna. Ta esencja wody, czy to tam jest? Jedziemy. Esencja upiora. To raczej nie. A jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Weźmy sobie może tutaj w... Nie wiem, czemu mi się tak... Jakie... Co tu się dzieje, kurwa? Jakby mi się samemu przyciski klikały. Weźmy w alchemię. I może jesteśmy w stanie zrobić większy mutagen zielony. No nie, z trzech potrzebujemy, mamy tylko dwa. Ja nam on 50 potężnych absów więcej. Dobra, idziemy dalej. Jest tu coś do zbierania, są ksiby. Tu coś jest ciekawego. O!
A tu coś jest jeszcze ciekawszego. Dobra, idziemy tutaj. Może to coś będzie ciekawego. Jaskółka, czyli dobrze idziemy. O, no dobra, dobra, zapamiętam, ale jeszcze idę na drugą stronę, może tam też coś będzie. Jakieś dyneczka, coś. Upiór. Czemu się na mnie fokusujesz, a nie na samicę? Zniszczyłem przedmioty. Jeden ze twoich przedmiotów jest w złym stanie. Napraw go, inaczej nie będzie ci dobrze służyć. A jeba. Taką już gównianą zbroję naprawiać. Kurwa, ile do tych potworów jest. Też jest jaskółka. Wszędzie jest jaskółka. Nie, to jakiś kraken? A przypomniała mi się walka z krakenem. Na Disney, w Wiedźminie 2 był kraken. Oj, to była chyba trudna misja, coś pamiętam. Tak mi się coś kojarzy, że ciężko było. Ale nie wiem, czy mi się dobrze kojarzy. O kurde, nie zostałeś tam na miejscu? To jest kraken, ale ja... Już ci mówię, jak woda. Żałuj, że się nie zdecydowałem. Dobra, idziemy tu pozbierać rzeczy. Pokaż. Blacha, o. Pancerzyk, elegancko. Kawałek, no piękne rzeczy. Wydarte strona, odwar z wiwerny. Hit. To coś jeszcze? Nie. Ale może po drugiej stronie jest. Mam nadzieję, że nie jestem w dobrym miejscu, w którym powinienem być. Zwyczaj się mówi odwrotnie. Mam nadzieję, że jestem w dobrym miejscu, w którym powinienem być, ale... akurat mamy odwrotne marzenia. Uuu, pięknie. Po prostu świetnie. Dużo ciekawych rzeczy tu jest. Chodź, dwa upiory, no z dwoma może być trochę ciężej niż z jednym. Igni na nich będzie działać, wątpię, że art? A, różne ich drogi. Te upiory są. Ale to nawet nie powinny być. W tej świecie. Się pojebało w Matrixie. Daj mi esencję. O kurwa, no ty! Nie przesadzili trochę z ilością przeciwników? To jest jakiś spawn. Jak w Minecraftie mam do tego. Spawnery. Ty, się wyjebie zaraz. Oj kurwa. Niebezpiecznie kogo się robi, żeby się nie wpalić. Oj! Uduszę się! Ech, pierdolone gazy. Szkoda. A jakby się udało, to tak na granicy 0 HP to by było fajnie. Nie, żebym umarł, to jeszcze. Nie, że prawie umarłem od ataku, to. Prawie umarłem od gazu. Jakbym to przeżył, to by było spoko. Nie, ale to ja tam z powrotem muszę? Halo, wczytuj się. Jest zapis, skąd jest zapis? Proszę, nie z powrotem, nie chce mi się tam z powrotem. Mimo tego, że to dwie minuty, to i tak mi się nie chce. Ja mu się tak długo wczytuję, halo. Halo? Co się dzieje? Kurwa, mać. Gdzie jest w ogóle ten zapis? Tragedia. Gdzie my kurwa jesteśmy? To my przyszliśmy? Poszliśmy? Jocie dupca. Ja cię kręcę, trzeba z powrotem tam iść. Jakieś ostatnie słowa. BBB. Dobra, już nie będę przerywał nagrywania, bo to w miarę szybko tam wrócimy. Ale na przyszłość się nauczymy, że warto może troszeczkę szybciej. Znaczy troszeczkę szybciej, troszeczkę częściej zapisy klikać. Czyli czekać tylko i wyłącznie na automatyczne zapisy, no. Może warto tutaj kliknąć.
F5. Idziemy. Nie, że będę się z tobą chlapać w tej brudnej wodzie. Poczekam tutaj. Paniusia. Może dostaliśmy tutaj nowy pancerz. Ogólnie widzę, że jest zepsuty, jest na czerwono w lewym na lewej stronie ekranu, natomiast kurczę, nie wiem, czy się opłaca naprawić jakieś takie pancerze. Chyba tak średnio. Mogę w wodzie ulepszać? Mogę. Tam zakładać? Zobaczmy. Ty też zobacz, widz. Rękawice? Nie. Miecze jakieś lepsze? Brak. Wątpię, o kurwa, toporek. Dobrze, chciałem powiedzieć, że wątpię, że jakiś toporek będzie lepszy, a tu proce. No i narzędzia do naprawy. Minus 7 mi daje pancerza. Kurczę, no to naprawmy. A nie mogę te... A, bo to jest tylko do mieczy. A, to jest do zbroi, dobra. No dobra, naprawmy, no. Plus 7 pancerza. Powinno wystarczyć na jakieś upiory. Nie wiem, ile to do końca jest 7 pancerza, czy to w sumie jest dużo, czy to mało. Ale wydaje mi się, że sporo. Wziąłem wszystko, co możliwe. Wyciągamy srebrny miecz. I rozpierdalamy te upiory, bo my tu jeszcze... Kurwa. Bo my tu jeszcze chcemy... Pozbierać z nich składniki. Dobra, teraz to one mnie nic nie biją. Ty, 7 pancerzy to jest giga dużo, taką przyszłość zapamiętasz. Czy no nic nie biją? Biją trochę, ale w porównaniu do tego, co poprzednio mnie biły, to nie ma że nic. Gerward, dojazd. Ja zdążę, jak one mnie zaatakują, to od razu zdążę się zregenerować jedzeniem. Praktycznie nawet uników bym nie musiał robić, tylko wystarczy, że lewy przycisk spamuje jak bezmózg jakiś jebany i jelo. W robocie jest. Fajne, zielone mutageny. Pytawe, zielone mutageny, OP. Dobra, i teraz jak kliknę coś takiego. Kliknę postać, o! Nie. Ty. A nie, myślałem, że dał mi slota ten mutagen, no to przecież... Dałem za poziom, bo na czwartym poziomie miał się odblokować. Dobra, chciałbym stworzyć mutagen większy, alchemia. Żeby mieć jeszcze więcej HP. O, jestem w stanie? Nie jestem, dlaczego? A, bo to musi być konkretnie z mniejszych zielonych mutagenów. Nie może być z innych mutagenów. Okej. No to co to jest? Składnik alchemiczny. Albedo. Weźmy sobie w tą postać i ulepszmy coś. I można zamiast ulepszyć, to ja bym... Zrobił coś takiego jak kontrola gniewu. Jeśli aktualna wytrzymałość jest zbyt niska, znaki mogą być rzucane kosztem punktów adrenaliny. I myślę, że sobie to weźmiemy, bo to jest... No to jest fajna umiejętność i... Jeśli chodzi o zdolności, to wydaje mi się, że... to już właściwie tyle. Że tutaj nie ma już nic takiego turbo ciekawego, co by nam się jakoś mega giga przydało. No i dalej będziemy raczej inwestować w czermierkę. Jo. Pól w szermierkę, a najwyżej później jak dostaniemy miksturę na reset, bo wydaje mi się, że taka mikstura jest, to pójdziemy sobie, nie wiem, może w znaki, może w alchemy. Zobaczymy. Na razie idziemy w szermierkę, wydaje mi się, że szermierka odda najbardziej, jeżeli chodzi o damage. Chętnie bym poszedł w coś innego niż jej szermierka, bo pewnie każdy kto grał w Wiedźmina, to poszedł w szermierkę. Poszedłbym w coś innego, ale wiem, że szermierka chyba jest najbardziej OP. Chociaż może znaki? Nie wiem. Wiem, że w Gothiku zawsze najbardziej OP jest... No, Gerward. Wiem, że najbardziej w Gothiku jest OP... Jak tam woda, Geralt? Magia.
Żałuj, że się nie zdecydowałaś. Natomiast zawsze i tak sobie w miecza. Jakoś najbardziej to pasuje do mojego stylu. O! To za mieczyk. Kurwa, co ja zjadłem? Nie wiem. I co za mieczyk, poka. Gówno. Ale zawsze warto gdzieś tam na bieżąco chyba sprawdzać. To dostaliśmy. Wydarta stronnica. Odwar z Biesa. Jak widać tutaj nawet 7 pancerza daje bardzo, bardzo dużo. Więc... Kiedy tylko mamy możliwość... A gdzie moja pieciółka? Możliwość sprawdzenia pancerza, to... Czy pancerza, czy tam nowego miecza, no to sprawdzajmy. Kiedy dostaniemy nowy miecz, to sprawdzajmy, o to mi chodziło, bo to powiedziałem w jakiś idiotyczny sposób. Zero IQ. Fajne, nic nie widać. Pochodnie by się przydała, wiem, chyba są tu pochodnie, ale... A chyba nie mam na stanie. O masku, nie mogę zapisać w tym momencie gry. Jak tam ten filar od projekcji Elfiego Maga. O, ty to jesteś spostrzegawca. O nie, zagadki. Dalsza część zagadek. Porozmawiaj z nim. To mnie mogę pogadać. O. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Tak. Musiałem się napić spokojnie. No to co? O! Kurwa, już stąd nie wyjdę, jak już bym tu wskoczył. No debil, to tam na pewno jakieś zajebiste skrzynki były, tylko jestem kurwa zero IQ debilem, no. A nie, no skąd? A, bo to woda jest. A dobra. Jednak teraz miałem zero IQ. To jednak 300 IQ, że tu wskoczyłem elegancko. Podnieś. Uuu, kurtka łowcy nagród. Czemu ja tego nie widzę, jak sobie jadę na tym? Klikam prawy przycisk myszy i klikam się... Jeźmińskie zmysły? Nie było widać tego? Nie wiem. A nie ma nic ciekawego, ale warto raz na jakiś czas sobie wiedźmiński zmysł zarzucić. Byłaś Gerwart. Pokę tą kurtkę. Musi być opa, co? Totalnie. Totalnie opy, o kurwa. Ty no, mocny sprzęcik plus 12. Zajebiste. Odporności jakieś kozackie, tylko kurczę nie... Jest zepsuta delikatnie. Mogłem te naprawki zamiast na tamtą, to na tą. Kelpi. No ale mówiłem, że nie warto jest ulepszać tego pancerza, ale zrobiliśmy to, byśmy dostali w pierdol. No, to zobaczmy. Co tu się... Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Coś zrobiłem. Zabije się tu? Zobacz, otwierają się. Co się otwiera? A drzwi. Chodźmy już. Dobra. Nie wiem, czy jest sens zbierać. No tak, już wiem, co wybaczyło mój teleport. To ten portal. Szybki. Spróbujmy go uruchomić. Dobra, jak? Nie tak. A wiem czym. Axie? A, to badaj. Chyba jaskółka. Bella Glam. Strasznie tu spokojnie. To źle? Coś jakby cisza przed burzą. No już widzę kurwa, co tam stoi. Oj, oj, oj. Już mi się nie podoba, Gwen. Mam złe przeczucia. Ja też, ale... O kurwa! Bosić, mały. Witam, golem. Nie wiem co dobrze... Kurwa, przecież mu nic nie bije. Stalową bronią? Już w ogóle mu nic nie robię. Kurwa, ty. Nie, no nic mu nie robię stalową bronią. A srebrnym bije kurwa 30 HP. Tragedia. O kurwa.
Ty zadał mi tyle obrażeń, jakby mi na kłenie zajebał. To dopiero jak bez kłenu mi pierdolnie. Takiego ojcowskiego. O. Kurde, chciałbym poczytać więcej, mieć informacji o golemach, to może byśmy jakiś kurde olejek zastosowali, ty eteryczny, cokolwiek. Było trochę łatwiej. Ale nie mam żadnej informacji o golemach, bo to jest pierwszy raz, kiedy się spotykam chyba z golemem. Oj. A ja mogę przez znaki rzucać kosztem adrenaliny teraz, bo mam zajebiste umiejętność, zapomniałem. Opa jest, mówię wam. Ratuje nam życie. Nie raz w tej rozgrywce, w tej serii. I cios silny. Cio! Pa! Kurde. Trochę się pomęczymy. Zagrałbym sobie jakieś Sekiro albo coś takiego, jakieś... Jak to się nazywa? Nie Darkest Dungeon, nie, w to na pewno bym nie zagrał, tylko... Dark Soulsy. Nigdy nie miałem okazji zagrać to. Ale też świat tych Dark Soulsów i tak dalej mnie... Kurczę, średnio interesuje jakoś, nie lubię tych japońskich giereczek, tego japońskiego lore. Ale jest chyba gierka delikatnie, kurczę, za głośno, tak mi się wydaje, poczekajcie. No, chyba jest okej, okay. Zobaczę jeszcze po tej całej walce. Zobaczę sobie, jak to mnie słychać. Chyba jest okej, okay. W sensie powinienem być delikatnie głośniej niż gierka, bo jednak mniej więcej na równym poziomie, więc... Mogło być lepiej, ale teraz wydaje mi się, że powinienem być delikatnie głośniejszy niż gierka, bo mikrofon zostawiłem bliżej. Niestety, przez to, że zatrzymałem na chwilę gierkę, wybiło mnie to z trybu walki. Mam nadzieję, że przez to się nie wyjebie zaraz. O czym to mówiłem, o tych Dark Soulsach i Sekiro, że fajnie, chciałbym w to sobie zagrać, ale nie lubię tego lore całego, więc nie sprawiłoby to przyjemności mi. Tam z wieźmi na najcięższym? Fajnie, podoba mi się walka z bossami. OP. Fajnie, no wieźmi to wszystko, czego jest naprawdę potrzeba. Tylko delikatnie cięższy bossem by mogły być chyba. Chyba, że będą jeszcze takie bossy i będę żałował tych słów. O! Kurczę, życie mu jest niemiłe było. Po masku plus pewnie bez steriuszu mam opis. Odnośnie, tak? Tak. Necker? A nie mam żadnego opisu odnośnie żadnych tych? Nie mam niestety, szkoda. Chciał wiedzieć. No co jest wrażliwe. Tym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Rodnica, olej. Mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Dobra, idziemy dalej chyba, nie? Nic tu więcej nie ma ciekawego, go. Dobra, musiałem zobaczyć sobie jeszcze raz dźwięk. Kurczę, strasznie głośna lokalizacja, mam wrażenie. Że normalnie chyba jest ok, ale to jest głośna lokalizacja. No, mamy 53 minuty odcinka, więc po odcinku to sprawdzę. Widzę, że mnie w miarę ok słychać przynajmniej na słuchawkach. Nie wiem, jakby ktoś oglądał na głośnikach, to myślę, że może być gorzej. Ale dzięki temu, że jest w miarę głośno, to też... czuwacie się delikatnie w gierkę, tak mi się wydaje, że... Dzięki temu... Co ty, Gerwar, robisz, ty? Dzięki temu możemy razem to trochę bardziej przeżywać. Nie tylko, że ja i wysłyszycie mój głos i na tej podstawie wnioskujecie giereczkę, tylko faktycznie też możecie uczestniczyć w tych walkach z bossem. Kurwa, no nic nie widzę. Widzę, że jest jakieś przejście za nami, ale... To gdzie prowadzi? Czy to trzeba skoczyć, podskoczyć, nadskoczyć? Nie wiem. W ogóle ile słów jest po polsku? Po angielsku jump. Bossy nadskoczyć, przeskoczyć, podskoczyć, przyskoczyć. Co to? Polska, jaki język pojebany. Co to znowu jest? Zasyw. O kurwa, duchy. To mi się psuje, miecz mi się psuje, tylko który? To jest
Ważne pytanie. Miecz niestety, kurczę, srebrny 22 się zepsuł, dobra. Tego chyba... No, chyba trzeba użyć tutaj narzędzi kowalskich. Jednak przyda się, będziemy trochę nim jeszcze machać. Będziemy trochę machać mieczem. Uje. Kurczę, nie podoba mi się ta minimapa, strasznie mnie wkurza. Nie wiem, czy już mówiłem, ale wgrałem mod na minimapę, która od, jakby od, że mod oddala minimapę, że lepiej jesteśmy, że lepiej widzimy rzeczy, przyjemniej się gra dzięki temu, a nie jest tak mocno przybliżone, jak tu, że ja nawet nie wiem co się dzieje, a z kolei w mieście nam przybliża minimapę, dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjniej dojść do danego miejsca. Super mod. Szkoda, że kurwa nie działa. Niestety, wywala mi giereczkę, jak gram tego moda. A szkoda, bo na pewno by się przydał, bo tak to ja kurwa na zawodzie. No nie wiem, gdzie idę. Mogłaby być delikatnie bardziej oddalona ta giereczka. Ta minimapka. Stamtąd przyszedłem. To nie, raczej nie ma nic ciekawego. No nie ma. Idziemy dalej. Ty, a moja koleżanka, czarownica, Keira, czy jak ona się tam nazywała? Nie ma tu nic ciekawego? Chyba nie ma. Kurde, no nic nie widać, ja też nic nie widzę. To ogląda na telefonie w słoneczny dzień, to pozdrawiam. ciężko. Ja też nic nie widzę za bardzo. A jest jak jest. Nie mam kota, nie mogę zrobić kota. Tak to bym zrobił, no ale niestety nie przygotowałem się za bardzo. Na przyszłość kupimy sobie składniki alchemiczne i esencję wody, żeby ten kot robić, no. Co to jest? Zwiększa moc znaków, ciekawe. Filtr Petriego, nigdy nie robiłem tych w ogóle tych... Właściwie to w ogóle rzadko robiłem alchemię. Totalnie rzadko, nigdy nie robiłem tych odwarów i tak dalej. A raczej Wiedźmin to dość łatwa gra, nawet na najwyższym poziomie trudności, ale też przyznam szczerze, nigdy nie grałem ze skalowaniem potworów. Przecież ja tu kurwa byłem! Coś mi wyglądało to wejście... znajomo. Przez chwilę w mojej głowie pojawił się pomysł, że już tam byłem, ale... Niestety umarł wraz z nurkowaniem dalej. Byłem zadowolony, że odkryliśmy nowe miejsce. Mówię, co? Nowe skrzynki? Ope. Gdzie mam iść w sumie? Dobra, że totalnie zgubiłem, kurwa, ty. Mistrz co mówi, że szefem jestem, wyprowadzam tutaj rodzinę. Jak miałem 5 lat. Gdzieś maku się zgubił. Kontynuuję eksplorację, kurwa. Nie no, jestem debilem, ty. No debil, to giga. Nie, że kurwa nic nie widać. Gniazda potworów. Przecież tu byłem już. Ja myślałem, że my jesteśmy... Dobra. Ja myślałem, że my jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu. Jocie chruper. Nie no, kurwa. Tragedia. Gdzie ja kurwa jestem? Halo? Ten tu? Przed chwilą tu byłem! Ajajaj. To teraz już się tak zakręciłem, że w ogóle nie wiem co się dzieje. Ja nie powinienem tu być. Powinienem tu być, kurwa? Tu? O, może tu? Tam się coś świeci. Może tu? Nie wygląda tak jak miejsce, w którym byliśmy. Nie, to jest kurwa wyjście. Nie, to jest jakiś żart, kurwa. Będę tu czekać. Zadanie zaktualizowane? Kontynuuję eksplorację ruin? Szukaj Keire? Co tu się kurwa stało? No idziesz. No idę, przecież jest. Idziesz. Będę tu czekać. Nie pod... Idziesz.
Dobra, widzimy się zaraz, jak odnajdę drogę, bo to nie ma co, że ja tu będę chodził przez 10 minut. Dobra, to wygląda jak miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Podążałem za jaskółką, faktycznie, tak jak jest napisane. Gra mnie nie poprowadziła. No, no takie skrzynki to bym nie pominął, na pewno to nie było. Więc po prostu uszedłem za jaskółką. Szukałem jaskółki. O kurwa. Szedłem za nią i... To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Krótka odpowiedź Gerwarda. Znak wilka i tu jaskółki, więc chodźmy tutaj, ale tylko i wyłącznie, żeby zbadać, czy nie ma tu nic ciekawego i się cofnijmy. Jest tu coś ciekawego, jest stronnica, tylko żebym kurwa się nie zgubił ze trzy razy znowu. O, co to jest? Co? Znowu masz jakieś przeczucia? O, Gergulet. O kurwa. O, kamienie mnie? Przeszła ci ochota? Gargulec, kurwa. Co to jest za gówno jebane? Dobra, odechciało mi się. Napierdalaj go piorunami. Nie no, pojebane jest to. Co to jest za kurwa potwór? Gargulec, tak? Ciekamy. Ajajajajaj. No dobra, jak już spróbujemy go pokonać. Chyba. Mogą być tam fajne skrzynki? Mogą, mogą, tak. Mogą być receptury nigdzie, których nie będę mógł znaleźć nigdzie indziej. No jak najbardziej mogą. Jest to jedyna szansa na znalezienie pewnych receptur? Całkiem istnieje takie prawdopodobieństwo. Tak czy siak się tam pakuje. Jeszcze raz spróbujemy. Jeden. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To zawsze można wczytać. Skoro, że się wczytuje 15 lat, to się musiał zepsuć. Nie, kurwa. A tak, dobra. No, już myślałem, że totalnie zbłądziliśmy. Nie! Jednak totalnie zbłądzili. Nie no, od początku muszę? Ja nawet nie wiem, gdzie poszedłem. Już pamięć złotej rybki. Dobra, na szczęście szedłem to poza nagrywaniem, w sensie... To nie jest jaskółka. Na szczęście szedłem poza nagrywaniem. A jak idę poza nagrywaniem, to lepiej mi idzie. Lepiej idę. Jak idę poza nagrywaniem, to lepiej idę. Bardziej się skupiasz poza nagrywaniem, no bo nie musisz też komentować rzeczy na bieżąco, nie wymyślać żartów. Nawet takie cringe'owe żarty jak moje wymagają czasem trochę pracy. Pozdrawiam. Napiszemy od razu następnym razem przed tym gargulcem. Dobra. Czy tutaj jest jakaś jaskółka? Znak jaskółki tu jest, może? Jest jaskółeczka, dobra. Czyli tędy. Więc opisujmy. Ja jestem głodny, bo jestem w brzuchu strasznie. Dzida. Ciebie. Trinka, cyk. Dzida. No kurde, wszedłbym zabić tego gargulca. Fest. Zapisz. Bierz, przedmioty. No tylko to będzie długa walka, nie? Zapisz, F5. Nie wiem, co jest dobre na gargulce, kurwa. Jerden? Nie wiem. Znowu masz jakieś przeczucia? Nie wiem. Widzisz tego Jerden? O, nie jest najgorsze to jeden, tak szczerze. W sumie dobre jest to jeden. Na bieżąco będę musiał szybko zmieniać znaki też na Quent. A, jeden OP jest, dobra. Na gargulce jeden. To wykminiliśmy. Hit. Jeden. Pyk. I od razu Quent przygotujemy. Pyk. I walimy na cipę. Dobra, jeden OP. Teraz jestem dumny z siebie, że takie coś wykminiłem, że on może być wolny. Jeden i totalnie go rozjebiemy wtedy. Ja dumny. Jeden z nielicznych pokazów mojej inteligencji na tym kanale teraz. Radujmy się tą chwilą. Ten dygę tam. Quen?
I Jerdan. Szkoda, że trzeba... Nie wiem, czy są jakieś skróty na to, żeby wybierać te znaki jakoś dużo szybciej niż ja to robię teraz. O. Dobra, jest. Zobacz, otwierają się. Tak, tak, tylko ja bym tu... O. Warto było? Był ty, kurwa. Dobra, było w auto. Było w auto chyba. Chyba było, no. Nie wiem, ile są warte te bełty. A za to, że ten chłop na mnie nabełtał, dostałem bełty. W ogóle. Chyba było OP. Warto. Nie wiem, w sumie ile kosztuje. Mogę sprawdzić. A jak w ogóle założyć te bełty? Gdzie one są? Tutaj. A, nie mogę, bo to jakiś inny poziom. 180 golda i 160. No, ale wymagany poziom 22, 19. O, taki średni. Myślałem w ogóle, że jak będą te bełty na przykład rozbłyskowe, jak ja sobie je zamienię za zwykłe bełty, to mam jakby w nieskończoność tych bełtów. Tak jak mam te zwykłe. To jednak nieskończoności nie ma, szkoda. Ale też logiczne, bo zbyt opy to by było. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. O kurde, to tak. Pewnie masz dobre wrażenie. No, udało się. Chodźmy. Pewnie jakbym tu chwilę postał, to mi się tak właśnie stało. Idziemy. Nic tu ciekawego nie ma już. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. I teraz są daleko przed nami. Chodźmy. No. To na pewno robota dzikiego gonu. Pół godziny temu tu byli. To szkadułka. Halo? Czy jakieś wątpliwości? Kurwa, powiem wam, jak się tu kurtka zmieściła łucznika z Verden? Tak, masz takie rzeczy, co kupujesz, ale później musisz jak z Ikei, że to wszystko jest takie poskładane razem, a i musisz rozebrać to na części i samemu złożyć. Najebiste. Krasnoludzki ten, spirit. No i nie wiem, co to jest, kurczę, żeby to się świeci jakoś, tak? I nie wiem, co z tym mogę zrobić. Ty, golemy! Ty, ale jaja, mam pomysł. Odmrożę je? Nie. Niestety. Ale pomysł był dobry, myślę. Sprytny. Sprytny też, jakby twórcy to przemyśleli. Twórcy CD Projekt Red właśnie często wpadają na takie pomysły, że twórcy CD Projekt Red, no jakby... CD Projekt Red po prostu wpada, twórcy Wiedźmina, ale CD Projekt Red często wpada na takie pomysły różne, co mogą zrobić gracze i wychodzi naprzeciw nim. A w ogóle teraz mi się przypomniało, że w tym odcinku ustawiłem delikatnie przechwytywanie czulcze, to znaczy mój mikrofon będzie przechwytywał różne jakieś stuknięcie i puchnięcia. Ja sobie zobaczę to oczywiście po odcinku, jak to wygląda, czy jest lepiej, czy gorzej, bo czasem mi ucinało jakby moje słowa, które wypowiadałem ciszej i mnie to strasznie wkurzało. Bo na końcu coś mówiłem śmiesznego i mówię, że chciałem zobaczyć sobie później ten fragment, co powiedziałem, mówię, o, tu fajnie powiedziałem i kurwa, i nic nie było słychać. Jakbyś dziecko zabrał, kurwa, cukierka wtedy. Smutno mi się zrobiło. Mówię, jeden, dwa żarty powiedziałem i jeszcze nie było kurwa ich słychać. O, co ty każesz, że my się z dzikim gonem będziemy bić? Kurwa, ja mam czwarty poziom, ty! Co to jest? Białe zimno. Przywołał je czarodziej golu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Już mi się nie podoba. Dobra, srebrny mies. Gwen. Co, lecimy dalej chyba. Co ja mam? A ja też to mogę zamykać chyba petardami, nie? Co, trzymaj się blisko... A, trzymaj się blisko Keiry, kurwa. No tak, bo zamarznę przecież. Ogólnie mogę zamykać petardami, ale akurat chyba nie w tej misji. W tej misji akurat chyba nie mogę. Jak się tu ustawiało, że Gerwar... O! To on tylko żeby chodził. Wojny kolor!
A jest stworzenie wychodzące ze strzeli. Ja to zrobię, tego mnie ochraniaj. O, widzę. Witam. Chodź, chodź, chodź. Pa. Cio, cio, si. Nie będzie to najcięższe zadanie na świecie. Chyba że jak nagle pierdolnie mi za 200 HP. Nie, za 2000 HP, miałem 4000 przez. To się zdziwię. Pewnie właśnie tak będzie. No dziwku. Trzymać się w tym kółku i gitować. Co z nich wypada? Już chcę pozbierać żółta. Kurwa, no ty to będziesz 50 minut zamykać te portale? Ile jeszcze to będzie trwało? Już godzinę 10 minut trwa odcinek. Ja myślę, że my już tu powoli kończymy, ale coś widzę, że tak średnio. Wydaje mi się, że zamkniemy ten jeden portal i resztą zajmiemy się w następnym odcinku, bo półtora godziny odcinek to już może trochę za dużo jest. Dawaj, dawaj, luta. Chowaj miecz. Lut. Zbieraj lód. Lód, kurwa, zbieraj lód. O, gnijące mięso, git. Ciarka, zajebiście, no. Petarda, jeszcze jakieś smakowitości? Smakowitości? Nie mogę zbierać. Zbieraj gnijące mięso. Tragedia. Dobra. Wydaje mi się, że resztą po prostu portali zajmiemy się w następnym odcinku. No bo... No i przesadzajmy. Godzinę i 11 minut to jest, myślę, że wystarczająco dużo. Chciałem dokończyć tą misję i zrobić to na raz, ale no nie pewnie będzie trwała 2 godziny jeszcze, nie wiem. Nie wiem jak długo jeszcze zostało, więc nie chcę ryzykować. Widzimy się po prostu w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie popatrzeć na Twitcha, Instagrama, Twittera, wszystko. Discorda, mój drugi kanał vlogowy i Twitcha. Wszystko macie oczywiście w opisie i tam zostawić followa, lajka, wiadomo, suba. Tyle, do zobaczenia, widzimy się jutro z tej czy innej gry, w każdym razie jutro. Siema, książek też dzisiaj nie poczytamy, bo zachcę. Ale jutro myślę, że spokojnie 30 minut będzie czytanie książek. Mam nadzieję, że też w Gwinta zagramy, dobra. Elo. Muszę popracować, kurwa, nad kończeniem tych odcinków.